Zatem jutro matury, ale także jutro po długiej przerwie do szkół wracają uczniowie klas 1-3. Wielkopolskie placówki w pełnej gotowości. Sprawdzaliśmy to w jednej z nich w Krzyżu Wielkopolskim. Jesteśmy przygotowani pod względem materiałowym, środków, które pozwalają prowadzić ten proces, te wszystkie sanitarne. Mamy troszkę urządzeń technicznych, które usprawniają nam pracę. Pod tym względem jesteśmy przygotowani i jesteśmy przygotowani oczywiście merytorycznie. Każdy z pracowników wie, co nas czeka. Ważne jest, żeby dzieci wróciły do szkoły, do swoich grup. Oprócz tego, że zdobywają nową wiedzę, nowe umiejętności, to także uczą się tego życia społecznego, tych relacji. A to jest naprawdę, szczególnie u dzieci w młodszym wieku szkolnym, bardzo ważny aspekt. Bez dwóch zdań. Oby tylko było bezpiecznie. Oglądają Państwo teleskop z powiatów, ale informacje z regionów również na naszej stronie internetowej poznan.tvp.pl.